Ta dziewczynka wniosła TikTokowy trend elf na półce na nowy poziom. Jej mama poszła na górę i zobaczyła na podłodze używany papier toaletowy. Na pewno nie uwierzysz, gdzie ostatecznie znalazła elfa. Mama schodziła po schodach i zobaczyła jeszcze więcej papieru toaletowego, na którym były brązowe plamy. To było obrzydliwe, a brud był nawet na poręczy. Znalazła też brązowe ślady stóp prowadzące do łazienki. Podeszła do drzwi łazienki, a elf napisał na nich pomocy swoimi fekaliami. Na klamce drzwi też było coś brązowego. Mama była bardzo zdenerwowana, otwierając drzwi i nigdy nie spodziewała się tego, co zobaczyła. W środku elf siedział na toalecie i zostawił dla niej wiadomość. Mama znalazła wszędzie w łazience odchody, ale na szczęście pachniały czekoladą. Ale notatka na toalecie była oszałamiająca. Brzmiała: ups, złapała mnie biegunka. Przepraszam, że nie zdążyłem do toalety bez narobienia bałaganu. Jaką karę wymyśliłbyś dla jej córki?